bo no, po prostu obraził się na nas. Ze skandalem sprawa jest dość złożona, bo nie było nigdy między nami rozmowy, dlaczego mu się odechciało. No. On nigdy nie wyraził tego w żaden sposób taki, no nie wyartykułował tego, że nie chce mu się grać albo że mu się coś nie podoba. Po prostu przestał przychodzić w pewnym momencie na próby, znaczy przychodził coraz rzadziej, potem przestał przychodzić. Zaczął prowadzić innego rodzaju życie, po prostu muzyka przestała go kręcić prawdopodobnie. No, znalazł sobie, wiesz, znalazł sobie to, co go w końcu zabiło, no niestety. To był czas, kiedy już on był w zupełnie innym świecie. Już poza miękkimi narkotykami pojawiły się ciężkie i wygląda na to, że to była przyczyna tego upadku, aczkolwiek sprawa jest do dziś niewyjaśniona i w zasadzie nie było jak tego wyjaśnić. Trzeba by przeprowadzić jakieś śledztwa, nikt nie był w stanie się tego podjąć. Skandal był zawsze takim człowiekiem bardzo radykalnym w swoich, w wyrażaniu swoich, wiesz, jakichś potrzeb i jakby jak czegoś potrzebował, to robił.